Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj krótka opowieść o czasie. O czasie, czyli o zasobie, który możemy wykorzystywać, ale możemy też tracić. O zasobie, którego jednak nie możemy odzyskać, co mnie niestety bardzo boli. Bo pieniądze możemy zarobić i za jakiś czas możemy je stracić i znowu możemy je zarobić, więc znowu do nas mogą wrócić. Tak samo jest ze zdrowiem. Jest już trudniej, ale ze zdrowiem też może tak być, że stracimy zdrowie, a potem je odzyskujemy, bo robimy odpowiednie działania albo mamy po prostu szczęście. Ale z czasem niestety tak nie jest. Jak go na coś poświęcimy, to niestety nie odzyskamy go już z powrotem i jak go poświęcimy na jedną rzecz, to nie jesteśmy w stanie w tym czasie zrobić innej rzeczy. I to mnie bardzo, bardzo boli i codziennie żongluję między różnymi rzeczami, co dzisiaj mam zrobić, na co mam dzisiaj poświęcić czas, a że jestem zazwyczaj ambitny, to chcę zrobić wiele rzeczy, bardzo różnych rzeczy, a przez to, że też nie jestem zbyt mądry w tym wszystkim, chciałbym zrobić bardzo wiele z tych rzeczy sam osobiście, bo jedne z nich sprawiają mi przyjemność, a z drugiej wydaje mi się, że po prostu się nie opłaca komuś tego zlecać, a z trzeciej strony chciałbym to sam zrobić. Po prostu nie jest to przyjemne, ale jest dla mnie w jakiś sposób wartościowe. I właśnie z tym czasem mam taki problem, że codziennie muszę tym żonglować i po prostu zastanawiać się, na co poświęcić ten czas. No niestety nie może on wrócić znowu, więc teraz już kończę, żeby poświęcić ten czas na coś innego, ale przede wszystkim kończąc tutaj chciałbym jeszcze zauważyć, że jak podejmuję decyzję, na co mam poświęcić swój czas, to potem też albo wtedy, przed tą decyzją, podczas podejmowania tej decyzji, zastanawiam się, co zrobić teraz tak, abym nie żałował, aby ten czas nie był zmarnowany na jakieś głupie rzeczy. Więc kończę już ten filmik i zapraszam Cię serdecznie do kolejnego spotkania ze mną. Cześć!